W niedzielę 17 lipca Sanok był gospodarzem maratonu rowerowego Cyklokarpaty 2011. Na starcie zawodów stanęło blisko 300 zawodników, spośród których najmłodszy miał 3 lata, zaś najstarsi amatorzy wyścigów MTB przekroczyli 60. Główne zawody odbywały się na trzech wymagających trasach – Hobby, Mega oraz Giga, nad przygotowaniem których czuwał m.in. Marcin Karczyński, sanoczanin, reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, właśnie w MTB. Trasa jest bardzo ciężka, ja bym jej dał od 0 do 5,5. Tylko wiadomo, no taką trasę trzeba dobrze przygotować i najważniejszy widz polega na tym, żeby dobrze oznaczyć ją, obstawić odpowiednimi ludźmi i wtedy impreza wypala. Jednym z głównych założeń Sanok Marathon 2011 była popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej. W związku z tym organizatorzy przygotowali zmagania dla najmłodszych uczestników zawodów, podczas których nie zabrakło sportowej rywalizacji, kolizji, wypadków oraz szczerej radości ze zwycięstwa. Mamy dzieci, chcemy, żeby się rozwijały, mamy mnóstwo znajomych, którzy też mają dzieci. Chcemy coś dla nich robić, żeby te dzieci miały chociaż za przysłowiowy dyplom możliwość porywalizowania na 20 metrach, na 50 metrach, na 100 metrach. I rodzice mają frajdę i dzieci mają jeszcze większą frajdę z tego, że się mogą pościgać wśród grona swoich rówieśników. Na starcie zawodów dla najmłodszych stanęli zawodnicy pochodzący nie tylko z Sanoka. Każdy wierzył w końcowy sukces, jednak przede wszystkim dominowała chęć dobrej zabawy. No, trenowałam. No i jeżdżę. A co jest najfajniejszego w jeździe na rowerze? No, że mogę wygrywać. A wygrywasz już zawody? Wygrywam, mam jeden puchar złoty. A czy dzisiaj wygrasz? Tak. Co jest najfajniejszego w jeździe na rowerze? Wyścig. I się wygrywa. Fajne jest to, że... Że lubię jeździć na rowerze. Masz szansę na zwycięstwo? Nie wiem, zależy. Zależy od Pana Boga. 54 minuty i 48 sekund. Tyle potrzebował na pokonanie trasy zwycięzca rywalizacji w kategorii hobby, Adam Kawula, na co dzień zawodnik rzeszowskiej Resowi, który w samych superlatywach wyrażał się o sanockiej trasie. Ładnie, góra jest porządna, zjazdy też porządne. Tak może technicznie nie jest taka znowu strasznie wymagająca, ale spodobała mi się. W generalnej klasyfikacji kategorii hobby czwarte miejsce oraz drugie w grupie M1 przypadło Pawłowi Chochałkowi, który sanockiego maratonu nie będzie wspominać zbyt dobrze. Niestety na początku miałem kraksy i odpadłem od czołówki, nie dało się dalej ciągnąć samemu, ponieważ było bardzo dużo, bardzo mało podjazdów i musiałem samemu ciągnąć po drodze. W generalnej klasyfikacji kategorii Giga najlepszy okazał się Arkadiusz Krzesiński, zawodnik Grzbigu Komańcza, natomiast w kategorii Mega rzeszowianin Tomasz Kubiak. Już 6 sierpnia okazja do rewanżu, ponieważ cyklokarpaty zagoszczą w Komańczy.